Siemanko, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj opowiem wam, jak tak naprawdę wyglądała cała sytuacja, którą mogliście widzieć w moim najpopularniejszym filmie na kanale, czyli mama sterowała ruchem na skateparku, dzieci na skateparku i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj wam o tym wszystkim opowiem, ponieważ jak widzicie na moim kanale jest mało takich filmów, można je chyba policzyć na palcach jednej ręki, gdzie opisuję jakby zdarzenia dzieci na skateparku. A jako, że ten film przyjął się bardzo dobrze, wielu z was tak naprawdę nie wiedział, na czym ów problem polegał, ponieważ podłoże tego wszystkiego było troszeczkę inne i do końca nie wszyscy zrozumieli chyba, na czym to wszystko polegało, ponieważ film nie miał totalnie na celu oczernić tej pani. Chciałem tamten film stworzyć w taki sposób, podczas montażu próbowałem robić to w taki sposób, żeby dać również wam przykład, ponieważ mogłem w tamtym momencie zjechać tą kobietę od góry do dołu, wyzywać ją od najgorszych, ale na takim czymś właśnie to nie polega. Pamiętajcie, mordki, że należy rozmawiać z człowiekiem przede wszystkim, wytłumaczyć, o co chodzi, dlaczego mamy problem i jak ten problem rozwiązać. Stąd na samym starcie muszę wam opowiedzieć całą genezę tego wszystkiego, a zaczniemy od początku, czyli od początku samego tripa. Ponieważ jeżeli nie wiecie, film, który ma aktualnie 170 tysięcy wyświetleń, ten film, jest to część projektu, który miałem możliwość prowadzić z jednymi z najlepszych riderów w Polsce na BMX-a. Z takimi jak Kuba Winant, Krzysiu Szymański, Filip Jasek, Dominik Szefler. Było nas pięciu w jednym busie i przejechaliśmy prawie całą Polskę, przemierzając najlepsze polskie skateparki. Pierwsze dwa dni aż tak bardzo niczym się nie wyróżniały, oprócz oczywiście wielkiego skamlania na temat dzieci. Był to ogromny problem w Lesznie. Na skateplazie w Lesznie niestety było was bardzo, bardzo wielu. I nie wiem, czy to jest normalne, czy to było raczej przez to, że przyjechaliśmy, ale raczej to jest normalne i było was tam naprawdę ogrom. Ale jeszcze dało się pojeździć, nie powiem. Pojechaliśmy na kolejne skateparki w Nowej Soli, jak dobrze pamiętam, nie było aż tak wielu dzieci. Raczej wszystko spoko przeleciało. Spędziliśmy tam noc i potem jechaliśmy na kolejne skateparki. Następnego dnia pojechaliśmy do Szklarskiej Poręby i potem ze Szklarskiej Poręby do Opola, tam pospaliśmy. I następnego dnia Żory, czyli główne miejsce akcji całej, którą mogliście widzieć właśnie w filmie Mama sterowała ruchem. Jak to wszystko wyglądało? Więc gdy przyjechaliśmy, rozpakowaliśmy się i tak dalej i normalnie podążyliśmy na skatepark. I jeszcze te sceny nie były totalnie, nie wiedziałem nawet, że ten film będzie się tak nazywał, że ten film będzie miał tyle wyświetleń, stąd ukazałem po prostu normalny dzień tak naprawdę z tego całego tripa. Pojechaliśmy na skatepark, byliśmy z parkingu, tam dosłownie jest 20-30-50 metrów do samego skateparku, stąd przeszliśmy i ujrzeliśmy naprawdę mocny, mocny skatepark. Bardzo fajny skatepark jest w Żorach, bardzo serdecznie wam go również polecam. Jeżeli macie zajawkę i lubicie podróżować po Polsce, serio polecam, pojedźcie tam, na pewno się nie zawiedziecie. I kiedy pojawiliśmy się już na skateparku w Żorach, zwróciliśmy uwagę na Rolina oraz na dzieci. Dlaczego na Rolina zwróciliśmy uwagę? Od tego zacznijmy. Zwróciliśmy uwagę na Rolina, ponieważ jest on ogromny i miał on tam pionową ścianę, przez co troszeczkę niektórzy z nas mieli strach zjeżdżać. Ja tam w ogóle nie podjeżdżałem pod to, bo nie ma szans, bym skończył jak kolega właśnie z odcinka, co potem zostało wycięte, ale kolega spadł i nie było za przyjemnie. I jak już mówiłem, zwróciliśmy również uwagę na dzieci, których było bardzo dużo. Tylko że to nie było aż tak tyle dzieciaków, że nie dało się jeździć. Nie dało się jeździć przez to, że te dzieciaki totalnie nie miały oczu, że tak powiem. Jeździły wszędzie, gdzie popadnie. Nie patrzyły, czy za chwilkę nie zajedzie drogi ktoś BMX-owi, czy przypadkiem zaraz jakiś deskorolkar, chyba tam były jakieś deski, nie wjedzie w niego. Naprawdę dzieciaki totalnie nie uważały, jeździły na oślep. I to był pierwszy gwóźdź do trumny, przez co powstał film Dzieci na skateparku, mama sterowała ruchem. Ponieważ pewne dziecko, i to było dziecko najprawdopodobniej tej pani tytułowej mamy, dziecko wjechało, że tak powiem, w Krzysia. A jak to wyglądało? Krzysiu rozpędzał się na jedną z platform. Niestety nie mam tego nagranego. A jak to dokładnie wyglądało? Ale jeżeli znajdę jakąś stopklatkę w filmie, gdzie będzie pokazana ta rampa, pokażę wam, jak to wygląda teraz, gdzieś tutaj na ekranie. Więc Krzysiu jechał sobie tędy, 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 tędy. Wjechał na rampę, zrobił chyba tam turnauta albo lookbacka i zjeżdżając, dzieciak mu wjechał pod koło. Ja od razu mówię, no nie, no nie, no przesada już, naprawdę. To była pierwsza chyba sytuacja, że przestraszyłem się. To wyglądało serio groźnie. I Krzysiu się wnerwił, coś tam, chyba krzyknął pierdalaj, czy coś takiego. Coś w tym stylu, no bo on serio się zdenerwował. Krzysiu
totalnie jest usprawiedliwiony, ponieważ on też mógł tak naprawdę stracić życie wtedy, ponieważ gdyby a to źle upadł, a to coś, naprawdę mogło się skończyć bardzo źle. Na szczęście nikt chyba nie ucierpiał oprócz dziecka, które się albo wywaliło, albo się mocno przestraszyło, już nie pamiętam dosłownie. No i po prostu dalej sobie Krzysiu jeździł i ja dalej nagrywałem. Tak, wszystko mniej więcej próbowałem nagrywać, że ja nagrywam klipy do takiego małego editu, a zarazem również do odcinka. I nie myślałem o tym, że za chwilkę mi przed kamerę skoczy mama, która wskoczyła. I wskoczyła ona w momencie, kiedy nagrywaliśmy sobie na bęku, pamiętam, to był taki mały transferek i coś tam zaczęła mnie zagadywać, bo zwróciła uwagę mojemu koledze, któremu powiedziała, żeby tu nie jeździł, czy coś takiego. A my w szoku naprawdę byliśmy, ponieważ ona już była chwilkę po rozmowie z jednym z moich kolegów, który próbował jej wytłumaczyć, na czym polega jej błąd, dlaczego nie powinna tak robić. Ani niestety tego nie zrozumiała, ale dobra, rozumiem, nie każdy rozumie za pierwszym razem, ale jak już za drugim razem zaczyna się ponownie spinać i mówi, to jest sekcja tylko i wyłącznie dla dzieci małych, a my patrzymy na regulaminie, nie ma takiego czegoś napisanego, no to mówimy, proszę pani, proszę iść przeczytać regulamin. No i niestety pani jeszcze go nie poszła przeczytać. Miała to totalnie w poważaniu i ona się znała po prostu lepiej. Wielu z was również to zauważyło i pisało to chyba w komentarzach, że ta pani zna się na wszystkim. Jak widać, również zna się na prawie skateparkowym. Nie ma czegoś takiego jak prawo skateparkowe, ale skatepark to jest w pewien sposób dżungla. Dla mnie. Moim zdaniem BMX-y, deski zawsze mają pierwszeństwo i tutaj nie ma totalnie to, że hulajnogi powinny być jakoś dyskryminowane. To słuchajcie, na BMX-ach często jeżdżą osoby starsze, a przy okazji BMX jest ciężki i jeżeli chcesz interesować się swoim własnym zdrowiem, lepiej nigdy nie podjeżdżaj BMX-owi pod koła, nie wjeżdżaj mu w drogę, ponieważ to może serio się skończyć źle. I nie polecam żadnego spotkania z BMX-ami. Ja kiedy zaczynałem jeździć, miałem sam, co się nieprzyjemną, wjechałem po prostu w Krzysia. Nie wiem, jakoś tak się uparłem, że każdy wjeżdża w tego biednego Krzysia. I tak do dzisiaj pamiętam, że BMX-om się nie wjeżdża. Ale dokończając do całej historii tutaj z mamą na skateparku. Zaczęła nam zwracać uwagę i w pewnym momencie zauważyłem, że kurczę, coś mi nie pasuje. Prawda, coś mi zaczęło nie pasować, bo ta pani naprawdę bardzo mocno się do nas pruła. I to nie była raczej taka rozmowa, że dobra, słuchajcie, odpuśćcie sobie, nie jeździcie tutaj, my byśmy to totalnie zrozumieli. Powiedziałaby, idźcie tam na tamte rampy, tutaj dajcie dzieciakom pojeździć. Ona nas wyganiała tak perfidnie. Mówi, ale chłopaki, macie mózg? Wydalać, czy coś takiego. Zaczyna nas krzyczeć w niemiły sposób, zaczęła pokazywać swoją wyższość oraz swoją wiedzę, której nie miała za dużej, ponieważ no, nie wydaje mi się, żeby robiła to w dobry sposób. Pokazałem przed chwilą, jak można w bardzo prosty sposób to powiedzieć, przekierować po prostu, miło powiedzieć, że słuchajcie, dzieciaki chciałyby pojeździć, możecie przejść, czy coś takiego. To by było o wiele milsze niż wypraszanie kogoś na siłę. Sama akcja ze sterowaniem ruchem zaczęła się w momencie, kiedy byłem chwilkę po rozmowie z panią. I pamiętam, że na początku filmu był taki urywek, nie pamiętam co mówiłem, ale wam go teraz tutaj puszczę. Bo ja nie rozumiem. Ale do czego się nie umiem dostosować? Ja... Pani sobie obejrzy troszeczkę filmików czy coś. Dobra. I się nauczy, że dzieciaki jednak nie są najważniejsze. No i coś takiego powiedziałem. Chwileczkę się z tą panią przekamarzałem, że tak powiem. Próbowałem pokazać, że proszę pani, troszeczkę się znam. Może mi pani zauważy, naprawdę? I będzie lepiej. Jak ja tak mówię, to będzie lepiej. Niestety pani nie zrozumiała, a ja, jako że nagrywałem normalnie sobie klipy do vloga i również do editu, nie do końca, wszedłem sobie na bęk i tam nagrywałem sobie Kubę, który próbował 540. Nagrywasz coś? Nie, na razie nie. A co pani robi? No stoję sobie, patrzę tak. Aha, no dobra. Nie, bo myślałem, że pani specjalnie mu pod koło chce wejść, żeby była jego wina. Lizak i Lizek. Jedziesz za rogę, proszę bardzo. O kurde. Masz nie? Tak sobie podobało. Ja pierdolę. Pani patrzy, że idzie za mną. Zaczyna tu ktoś tu ładnie sobie po bęku i ja mówię, o co chodzi? Co, ona idzie mnie bić, czy idzie bić Kubę? Nie rozumiem. Wyobraźcie sobie moją minę, kiedy widzę kobietę, która wchodzi na rampę, gdzie dookoła niej jeżdżą no, dziesiątki dzieciaków na hulajnogach. Jest mega niebezpiecznie, kobieta nie ma kasku. Sam dobra powiem, nie miałem kasku, ale ja akurat stałem w takim miejscu, ja wiem po prostu w jakim miejscu mogę stać, żeby na 100% nie obrywać hulajnogą, choć co jest też nie za mądre, ale dobra, ja się martwię swoim zdrowiem, pani również się pewnie martwiła swoim zdrowiem i dlatego nie miała kasku. Pani stanęła na środku i rozmawiała chyba tam ze swoim dzieckiem, troszeczkę porozmawiała z Kubą, który próbował 540, coś tam tak troszeczkę się śmiała z niego, że nie mogło mu wyjść i w pewnym momencie wkroczyła pani, weszła i zaczęła kierować ruchem. Odgrodziła wszystkich, powiedziała: a ty jedź, teraz ty. I wszyscy zaczęli, ja byłem w totalnym amoku. Ja mówię, co tu się dzieje?
I naprawdę nie rozumiałem, pierwszy raz spotkałem się z taką sytuacją. I słuchajcie, jeżeli spotykacie się z taką sytuacją, musicie powiedzieć pani, że po pierwsze, proszę pani, lepiej niech pani stąd zejdzie, ponieważ nie chcielibyśmy, żeby zaraz doszło do jakiegoś wypadku. Nie ma pani kasku, jest pani w miejscu, gdzie można zawsze oberwać czymś, jakąś chłonogą, dekiem, BMX-em, wszystkim, więc może pani sterować ruchem, ale z dołu, albo w ogóle gdzieś z daleka. Pani chyba nas nie posłuchała wtedy, nie pamiętam, czy powiedziałem jej, chyba powiedziałem, co pani robi, byłem naprawdę zdziwiony, ale pani chyba się za bardzo tym nie wzruszyła i dalej prowadziła ten ruch. A my tak z kumą na siebie popatrzyliśmy, no ja mówię, no to mocny temat, to dawaj próbuj dalej tą 540. Pani zaczęła wszystkich puszczać, zaczęła Kubę puszczać i ona pomyślała, że to tak będzie wyglądać teraz cały czas. Po chwili, kiedy pani zeszła, zobaczyła, że znowu się dzieje dżungla i znowu każdy jeździ byle jak. Tylko troszeczkę bardziej BMX-y rozważnie jeździły. No i niestety pani, że tak powiem, odpuściła. Co było troszeczkę dla mnie smutne, ponieważ myślałem, kurde, będę miał jeszcze mocniejszy materiał, to już był mocny materiał na film, ale no niestety, to nie było to takie... Chciałem, żeby jednak coś tam jeszcze się działo, żeby zaczął nas wyzywać, żebym mógł to nagrać i żebym potem mógł nagrać właśnie taki film jak teraz, który nagrywam w ogóle 6 miesięcy potem, ja miałem ten filmik nagrać w sierpniu, który był miesiąc po opublikowaniu, gdzie miałem właśnie opowiedzieć o dzieciach na skateparku, o co mi chodzi w tym filmie. Słuchajcie, jeżeli dobrze wiecie, na moich filmach nieczęsto widzicie właśnie sytuację z matkami na skateparku. Już to powtarzałem. Ale po to powstał ten film, żeby przekazać wam taką wiedzę, którą powinniście się posługiwać właśnie w takich momentach, kiedy jakaś uporczywa mama postanowi wam wchodzić w drogę. Słuchajcie, najważniejszą rzeczą jest zachowanie przede wszystkim szacunku, opanowania i też nie sprawiajcie takiego pozoru, że jesteście głupim bachorem. Ponieważ jeżeli ktoś zauważy, że ty drzesz na niego ryja, odzywasz się do niego w sposób niemiły, często przekleństwa i tak dalej, wyganiasz się typowo. Ja rozumiem, każda mama interesuje się swoim dzieckiem. Każda mama najprawdopodobniej najczęściej właśnie interweniuje w momentach, kiedy jej, jak powiedziałem to na filmie, bąbelek jest zagrożony. Ale słuchajcie, można to przekazać w inny sposób niż krzykiem. Ja próbowałem w tamtym filmie, jak widzieliście, przekazać to po prostu normalnie, słownie, wytłumaczyć pani, na czym to wszystko polega, że chyba się jednak myli i nie powinna tutaj aż tak bardzo w nas wkraczać i powinna bardziej zainteresować się tym, żeby jej własne dziecko nie popełniało największego błędu, czyli żeby nie wjeżdżało pod koła każdemu, żeby rozglądało się na prawo, na lewo i żeby przede wszystkim uważało, bo oczywiście kask, ochraniacze to są podstawy, ale rozglądanie się, uwaga, ocena sytuacji jest równie ważna, co właśnie ten kask i ochraniacze, bo kaski i ochraniacze cię mogą oczywiście uchronić przed wypadkiem, ale po co doprowadzać do wypadku, jeżeli masz oczy, widzisz, co się dzieje dookoła ciebie i możesz zapobiec takiemu właśnie wypadkowi. Ten film właśnie po to powstał, żeby wam to przekazać, jak to powinniście zrobić. Dodatkowo, słuchajcie, jeżeli już macie taką sytuację, że jakaś pani jest dla was niemiła, najlepszą opcją, jeżeli zaczyna na przykład na was naskakiwać, coraz głośniejsza być, jeżeli nawet dochodzi do rękoczynów, zadzwońcie po prostu na straż miejską albo na policję. Wiem, że 60 i tak dalej, ale w tym wypadku tutaj akurat warto, ponieważ najczęściej właśnie straż miejska, nawet nie wylpiając mandat tej pani, po prostu wytłumaczy, że popełnia źle i wtedy rodzice, którzy są dookoła niej, tak jakby na skateparku również, mogą również zrozumieć, że żeby nie popełniali tego błędu. Dzieci na skateparku, jak widzicie na YouTubie, to jest coraz częstszy temat w Polsce, coraz więcej tego jest, ale to nie dzieje się od dzisiaj. To działo się już kilka lat temu, również w Ameryce i nieraz miałem takie mocne rage, kiedy oglądałem mamuśki, takie co się nazywało Angry Mom vs. Skateboarders, czy coś takiego versus skaters i zawsze to oglądałem z taką pianą w pysku, ale nigdy nie byłem w takiej samej sytuacji. Kiedy byłem w tej samej sytuacji, co oni, czyli miałem konfrontację właśnie z taką mamą, musiałem pomyśleć, że jednak lepiej zachować spokój, lepiej zachować rozwagę i porozmawiać z tą panem, co wam również polecam. Jest to moim zdaniem najmądrzejsze posunięcie, jakie możecie zrobić właśnie w konfrontacji z mamą na skateparku. I to tyle. Jeżeli widzicie dziecko, które zagraża wam przede wszystkim i sobie, zwróćcie mu uwagę. Jeżeli widzisz, że jest z rodzicem, zwróć również rodzicowi uwagę, że proszę pani, czy pani syn mógłby uważać grzecznie, po prostu zwrócić się do pani, ponieważ ja boję się o swoje bezpieczeństwo.
Ona to powinna zrozumieć, jeżeli nie zrozumie, no to mówię. Niestety, troszeczkę trzeba będzie jej to w inny sposób przetłumaczyć i najwyraźniej po prostu musicie zadzwonić na Straż Miejską albo coś takiego. Ja mam nadzieję, że tym filmem niektórym osobom uświadomiłem, a zarazem pomogłem w przyszłości, ponieważ zdecydowanie wielu z was będzie miało podobną sytuację w życiu. Na skateparkach dzieje się to coraz częściej, więc wierzę, że ten film trafi do jak największej ilości osób. Jeżeli chcecie mi pomóc w rozwoju, udostępnijcie go gdzieś na Facebooku, wyślijcie znajomym, wbijcie również na mojego Instagrama, zostawcie tam followa, zostawcie tutaj łapeczkę w górę, subskrypcję, komentarz. W komentarzu napisz hashtag mama, ja ci wtedy przypnę serduszko. I pamiętajcie, krzyk, wyzwanie nie prowadzą do zgody. Najlepszym rozwiązaniem jest opanowanie sytuacji, wymiana argumentów oraz przedstawienie swojej sprawy w taki sposób, żeby to było miłe i w miarę sensowne, żeby jednak powiedzieć pani, że pani robi głupotę. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się oczywiście już w środę o godzinie 18, dlatego polecam wam subskrybować z dzwoneczkiem, żebyście mieli powiadomienia. Ja się z wami żegnam i mam nadzieję, że wyczerpałem doszczętnie temat i już wiecie, na czym to wszystko polegało. Dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się, siemanko, pozdro.